Dzień dobry, kochani. Nazywam się Katarzyna Grodzka. Jestem dzisiaj tutaj na ziemi, aby powiedzieć Ci, jak możesz pojednać się z Bogiem. Tutaj na ziemi. Jest jedyna droga. Jest jedyna prawda. Jest Jezus Chrystus. To On jest bramą do Boga. To On jest bramą do nieba. Nie ma innych pośredników. Nie ma innych pośredników. Ta sama prawda, niezmienna, jak On, niezmienny, silny, potężny, Jezus Chrystus, to dzisiaj Twój ratunek. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się i posłuchaj, jak możesz pojednać się z Bogiem dzisiaj i mieć pewność zbawienia dzisiaj. Ja, kochani, ponad 25 lat mojego życia żyłam w systemie religijnym i myślałam, że przez dobre uczynki, przez chodzenie do kościoła, przez pośredników uda mi się kiedyś wejść do nieba. Prawda o mnie była taka, że oddawałam cześć innym bożkom. Prawda o mnie była taka, że szłam prostą drogą do piekła. Nie znałam Jezusa Chrystusa osobiście. Nie miałam pewności i zbawienia. Chorowałam i myślałam, że tak muszę żyć, że to jest jakiś mój krzyż. Nigdy nie brałam osobiście tego, co zrobił Jezus na krzyżu dla mnie. Ale kiedy usłyszałam słowa prawdy, dobrą nowinę o tym, że Jezus Chrystus umarł za mnie, że On poniósł każdy mój grzech i że On zmartwychwstał prawdziwie w ciele, ja sercem uwierzyłam w to, że On zrobił to dla mnie. I wiesz, co się stało? Ja prostym aktem wiary, prostym aktem decyzji w moim sercu uwierzyłam, że On jest moim Zbawicielem. On jest moim Panem. On jest moim ratunkiem. On jest moim lekarzem. I oddałam Mu swoje życie. I tego dnia prawdziwie wypełnił mnie Duch Święty. I od tego dnia mam pewność zbawienia. Od tego dnia wiem, kto jest moim Panem i wiem, komu powierzyłam swoje życie. Od tego dnia skończyłam oddawać cześć innym bożkom. Od tego dnia w moim życiu zapanował Jezus Chrystus. Sam pojednałam się z Bogiem. To bardzo proste. I dzisiaj przynoszę Ci tą dobrą nowinę, że Ty możesz dzisiaj narodzić się na nowo ze Świętego Ducha, że dzisiaj możesz mieć pewność zbawienia i pokój z Bogiem, że dzisiaj możesz stać się nowym człowiekiem przez wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. To jest dostępne dzisiaj dla Ciebie. Jeżeli w swoim sercu nie masz pewności zbawienia, nie wiesz, dokąd idziesz, nie wiesz, tak naprawdę nie masz osobistej relacji z Jezusem, to dzisiaj możesz spokutować z tego, że żyłeś bez Niego do tej pory. I dzisiaj uwierzyć w dzieło krzyża i dzisiaj uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dla Twojego zbawienia, dla Twojego pojednania z Bogiem na zawsze. Kochani, pragnę, abyś zatrzymał się, abyś dzisiaj narodził się na nowo, dlatego tutaj jestem. Nie lekceważ tego, co mówi do Ciebie Boży posłaniec. Nie lekceważ tej prawdy. Ta prawda, czyli Jezus Chrystus, wyswobodził na zawsze moje życie. Dlatego dzisiaj jestem Jego świadkiem. Dlatego dzisiaj w odwadze Ducha Świętego stoję przed Tobą i głoszę Ci pełną Ewangelię. Nie zatwardzaj swojego serca. Nie zatwardzaj swojego serca. Nie zatwardzaj swojego serca, bo dziś przybliżyło się do Ciebie Boże Królestwo. I dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. Zrób to dzisiaj, kiedy wrócisz z tych zakupów. Stań w szczerości swojego serca przed Bogiem i spokutuj z dotychczasowego życia bez Niego. I prostym aktem wiary, decyzji swojego serca, oddaj Mu swoje życie.
możesz powiedzieć tak jak ja. Jezus, ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie, że Ty poniosłeś każdy mój grzech, każdą moją chorobę, że Ty pokonałeś śmierć, że Ty zmartwychwstałeś dla mojego zbawienia. Czy nie Ty dziś moim Panem i Zbawicielem? Jeżeli zawołasz szczerze ze swojego serca, to zobaczysz, gwarantuję Ci to, że wypełni Cię Duch Święty i wszystko na Ciebie stanie się jasne i staniesz się obywatelem nieba. Jeszcze mam jedną dobrą nowinę dla Ciebie dzisiaj. Możesz być w pełni zdrowy, być szczęśliwy na tym świecie, zanim pójdziesz do nieba. Bo wierzę, że dzisiaj wielu z Was odda swoje życie Jezusowi. Możesz być w pełni zdrowy, w pełni zaopatrzony, mieć relację z Bogiem tutaj na ziemi. Jeżeli chorujesz, jeżeli ktoś powiedział Ci, że ta choroba jest nieuleczalna, podejdź tutaj. Jestem tutaj dla Ciebie. I dzisiaj mogę modlić się o Ciebie. Bo w imieniu Jezusa jest moc. Bo w imieniu Jezusa jest życie. Jest pełni zdrowia. Jest pełnia błogosławieństwa. I ja dzisiaj żyje we mnie Duch Święty. I tak samo, ten sam Duch, który był w Jezusie, jest teraz we mnie. I ja dzisiaj przez Jego moc, moc Jego imienia, wypędzam demony, uzdrawiam chorych. I dzisiaj mogę uzdrowić także i Ciebie. Nie bój się. Nie bój się. Podejdź odważnie. Podejdź. Bo dzisiaj może być dzień Twojego wyzwolenia. Na zawsze. Na wieki. Twojego pojednania z Bogiem. I pełnego uzdrowienia. Pełnego błogosławieństwa. Nie zatwardzaj swojego serca na słowo, które dzisiaj słyszysz. I zawołaj do Jezusa. Zawołaj do Jezusa ze szczerego swojego serca. Bo Bóg to Bóg serca. On patrzy na Twoje serce. Więc zawołaj do Niego szczerze. Oddaj dziś Mu swoje życie. A staniesz się obywatelem nieba. Człowiekiem zbawionym. Ani śmierć, ani grzech nie będzie nad Tobą panował. Amen.